Powiem wam, że ostatnia sytuacja pogodowa leje i leje. No wyszłam na zewnątrz, no w tej chwili przestało padać. Pójdę, zobaczę, ile orzechów nas spadało. Myślę, że dużo na roboty będzie, nie? Kanny kwitną, więc witam się dzisiaj z wami tym widokiem kannowym, moi drodzy, ale to raczej deszcz będzie ciapał, niby jutro ma przestać, zobaczymy. Zobaczymy, wiążą gniazda na się. No dobra, przechodzimy do kolejnych, zobaczcie. Kolejne. Tutaj już słoneczniki wyschły, ale ja jeszcze ich nie wycinam, bo ptaki sobie tutaj wyjadają. Ta piękna. Oczywiście, mam nadzieję, się dobrze przechowa. Liście jej się robią brzydkie. Tutaj właściwie myślę, że da się podzielić na kilka, tak jakby tutaj się podzieliła sama. Ślimaki od dołu żrą. Oczywiście. Piękne liście. Ta tutaj. Tiger. Teraz zobaczcie, jakie liście się już brzydkie robią. Zaczynają się brązowe robić. Za dużo pada deszczów. Kwiaty takie. Tam jeszcze chce kwitnąć, tu chce kwitnąć. Ta Kleopatra. Też o pięknych liściach. Przebarwionych w ten sposób. To jak się dobrze przechowa, to na pewno ze mną zostaje. Ja już ją wcześniej pokazywałam, ale ona, zobaczcie, dalej chce kwitnąć po prostu. Chce kwitnąć. Tutaj jakie liście, pióropusze. Jej, jakie wielkie. Jaka wysoka. Dobra. Jest ta jeszcze brązowa, kwitnąca. Takie wiśniowych liściach, nie brązowych, zobaczcie. Wiśniowych, jeszcze kwiat taki, resztka kwiatu pomarańczowego, także tak jest i tu sobie rosną właśnie pozostałe czerwone i tam jeszcze jakaś taka, ta w ciemnych liściach i tutaj mam coś takiego, zapomniałam jak to się nazywa, kto wie to mi napisze. To nie zimuje w gruncie, dobrze by było, jakby była posadzona w dużej donicy, ale jak będę wykopywać kanny, to też wykopię i tą roślinkę. Ma kwiaty. Piękne. Dostałam sztabry takie do okorzenienia od tomatinki, więc serdecznie pozdrawiam i oczywiście zapraszam do niej na kanał. No i kwitną. Kwitną obficie. Ale z tego, co mówiła koleżanka właśnie, nie zimują. Trzeba znaleźć na drugi rok im fajne miejsce, po prostu obetnę i korzenie sobie gdzieś przechowam. I będę miała. I można sobie też uciąć i ukorzenić, żeby mieć więcej takich roślinek. Po prostu będzie musiała mieć więcej miejsca. A tu jeszcze jakieś takie kwitną sobie kwiaty. Dobra, idziemy zobaczyć, jak sytuacja z orzechami. Dzisiaj zbierania orzechów nie będzie, bo w dalszym ciągu ten ciapie, ale idziemy bliżej. Z daleka wam pokażę, jakie one są wielkie. No, przewiduję, że nas spadało dużo orzechów. Nie wiem, czy będzie widać liści też. Dużo nas spadało, będzie co robić, już widzę. Orzech normalnie na orzechu. Kajcie, wziąłem sobie taki pojemnik, żeby sobie na jedzenie wziąć świeżych. O, mamma mia. Mamma mia. Zobaczcie, orzech normalnie na orzechu. Może jest troszkę powiększa. Zobaczcie. W każdym praktycznie miejscu to jest. Ojej, tu liście trochę były grabione, ale nie ma ani znaku, ani śladu. No, zapowiada się ładny zbiór, powiem wam. Ładny.
zbiór się zapowiada. Mam trzy tutaj drzewa orzechowe. Nie za bardzo chcę wchodzić, ale zobaczcie, ile tych orzechów jest. No mamma mia, ile orzechów. Ojeju. Szok. Przestanie padać. Trzeba się brać do roboty, bo to szok. To szok. Ale już taka głupia nie będę, rękawiczki ubiorę. Szoki niedowierzanie. Ile to jest orzechów. O mamo. Dobra, uzbieram sobie i idę do domciu. Takich na świeżo. A teraz Was zapraszam na takie drobne zakupy. Zobaczcie, co udało mi się kupić. Pieczarki, papier do pieczenia, bo już mi się kończy. Przyprawy, dwie do pizzy. Przyprawy, tak wyglądają. Ja tam firmą się nie sugeruję, kupuję jak mi podejdzie. Kebab, gyros, bo za wszystko muszę zapłacić sama. Jedna puszka kukurydzy, jogurty, takie dla chłopców, dwa różne smaki, jedna śmietana, bo będzie mi potrzebna, jeden sos soskowy, taka karma dla kotów, zobaczymy, czy im podejdzie. Koncentrat pomidorowy, jedna mleczna czekolada, ja często używam jako polewa do ciast. Podwawelskie kiełbaski pół kilograma i herbata cytrynowa oraz serki waniliowe, bo moi chłopcy bardzo lubią sobie wziąć jogurcik albo taki serek do szkoły na drugie śniadanie. I tu już Wam pokazuję, wzięłam sobie również za punkty z gazetki z tej akcji na różne sztuce, garnki, komplet sztuców, 12 elementów, czyli po 3 sztuki każdego, łyżki, widelca, łyżeczek i noży. I zobaczcie, jak się prezentują po wyjęciu, te tak ładnie są zapakowane, na razie nie będę wyciągać. Widzę, że stal jest dobrej jakości, takie bez żadnych wzorów, gładkie. Wyjęłam jednego widelca, na razie resztę nie będę wyciągać. Później sobie po prostu rozpakuję na swobodnie, poza po prostu wizją. Tylko chciałam Wam pokazać, jak to będzie wyglądało w praktyce. Fajnie się błyszczą, myślę, że będą długo służyć. A tutaj już prawie wyrosło mi ciasto na pizzę. Dzisiaj będzie pizza, więc mam pieczarki, które za chwilę podsmażę. Ser sobie zetrę, każdy używa sera jakiego chce, może kupić gotowe tarty. Tutaj mam drobno pokrojone trzy takie średnie papryki, jedno pędko kiełbaski i cebulka taka średnia, więc będę podsmażać cebulkę, potem dodaję kiełbaskę i dodaję paprykę. Koncentrat do posmarowania ciasta, kukurydzę będę dawać, trzeba odsączyć i oczywiście ketchup i sos soskowy. Każdy do pizzy daje to, co lubi. Ja Wam mówię, co ja daję. Oczywiście pełny przepis, jak ja robię ciasto na pizzę i pizzę macie na kanale. Nawet chyba jest tak, że jest i osobno przepis na ciasto na pizzę i jest przepis na pizzę. Bodajże nawet dwa różne przepisy w ciągu tych kilku lat. I mamy pieczareczki podsmażone. Niektórzy wykładają surowe, ja delikatnie je podsmażam. Serek sobie starłam, kukurydza odsączona i ciasto mam już rozłokowane na dwóch blaszkach. Jedna taka duża z piekarnika, jedna mniejsza. W tym momencie Wam chcę bardzo polecić taki do rozwałkowywania pizzy wałeczek. On się bardzo dobrze sprawdza, taki mały, zgrabny i fajnie można sobie ciasto rozwałkować, no nie tylko pizzę. Także można sobie używać zamiast tego dużego wałka kuchni. Ja już go mam kilka lat, sobie kupiłam, także
Jeżeli ktoś by chciał, to polecam zakup takiego małego wałeczka. Moje pizze już są przygotowane. Wyglądają tak. Piekarnik się nagrzewa, bo pieczemy w nagrzanym piekarniku. Ja piekę 25 do 30 minut, w zależności sprawdzam, żeby ona się upiekła. Jedną upiekę za chwilę, a druga będzie na kolację. Tak wygląda pierwsza pizza. Oczywiście kroimy, dajemy sobie ketchup i sos na talerzu. Wszyscy się zajadają, a to jest moja porcja, więc smacznego. I teraz mamy już późny wieczór, więc przygotujemy sobie nastaw na ocet jabłkowy. Pierwszy raz będę robić, mam tutaj 2 kg, może ciut więcej, 10 takich średnich jabłek. Pokroję sobie do tego dużego słoja i na każdy, i dam 3 litry przegotowanej wody z cukrem. Na każdy litr przygotowanej, już przestudzonej letniej wody, 5 łyżek cukru. Jabłka sobie kroję w ćwiartki, w ósemki, jak kto woli. Jeszcze Wam przy okazji pokażę, jak wygląda mój nastawiony niedawno, kilka dni temu, zakwas z buraczków. Ja sobie lubię i wypić, i do zupki. Wracamy do naszych jabłek. Jabłka pokrojone, zalewam tą wodą. Pozostała woda mi się właśnie zagotowała. Będę musiała wziąć garnek, odmierzyć jeszcze 2 litry, dodać cukru i poczekać, aż przestygnie. Przykrywamy sobie potem ścierką, jak ta woda już przestygnie i będzie zalane. I jabłka oczywiście podejdą do góry w słoiku. I przez jakiś miesiąc do półtora miesiąca trzymamy ten nastaw, aż nam jabłka opadną do spodu, codziennie mieszając. Korzystając z okazji, że mam wolną chwilę, przygotowałam sobie również soski na sadzenie, bo w końcu października, czy tam już po wszystkich świętych, gdzieś w listopadzie, jeżeli ziemia nie będzie zamarznięta, przyjdzie pora na posadzenie właśnie sosków i cebulek zimowych. Ja mam tutaj, jak widzicie, sosnek taki zwykły, zmiany akurat harnaś, i mam sosnek ten słoniowy, który dostałam w tamtym roku kilka ząbków na rozmnożek i ładnie mi się rozmnożył. On jest, rośnie bardzo duży i w tym roku chcę go posadzić więcej, żeby po prostu mieć więcej, bo on się fajnie obiera, fajnie łuska, ma duże ząbki, co prawda jest łagodniejszy w smaku od sosku zwykłego, ale też jest bardzo przydatny w kuchni, tak samo jak cebula. Dodaje aromatu, zwłaszcza do potraw mięsnych. Wszystkie główki rosły bardzo ładnie. W tamtym roku dostałam od Małgosi, mojej Wicki. Przysłała mi aż z Francji ten sosnek do rozmnożenia, także bardzo Cię pozdrawiam i dziękuję, a w tym roku będę rozmnażać z tego, co udało mi się wyhodować w własnym ogrodzie. Także to chyba na tyle, żegnam się, pa, pa.